Dzisiaj wrzuciliśmy taki post dotyczący nowych znaków drogowych, Panie Tomeczku. No, widziałem, widziałem. Takie samochodziki w takim zielonym kółeczku. O co chodzi? Otóż pod koniec sierpnia weszły w życie przepisy rozporządzenia, zgodnie z którymi zostały wprowadzone dwa nowe znaki drogowe, które no, pewnie już niedługo pojawią się na ulicach. Oznaczają one koniec i początek strefy czystego transportu. Proszę na YouTuba zerknąć, tam już pojawiły się te znaki. Są to znaki BD. Przepraszam, nie B, nie B, B D54 to jest strefa czystego transportu oraz D 55. Koniec strefy czystego e, transportu. Oznaczają one granice strefy, jak sama nazwa wskazuje, czystego transportu zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach hmm. alternatywnych. To brzmi bardzo. Tam... Ja jeszcze tylko dołożę, że oprócz tych znaków, które do, doszły te pionowe znaki, właśnie ta strefa, to jeszcze trzeba sprawdzić sobie są znaki poziome, czyli miejsca parkingowe, właśnie wyznaczone dla takich pojazdów. One też są w odpowiedni sposób porządzone. jest taka koperta z zielonym trójkątem. Na to też warto zerknąć, to są takie nowe znaki poziome. Bardzo dobrze. Dobrze, że są nowe znaki. Ktoś powie tyle, już tych znaków mamy kolejne nam dorzucają. Nie no dobrze, że, żebyśmy wiedzieli, że tam nie możemy wjechać, ale to jest bardzo czytelny znak, prawda? Także myślę, że to nie jest problem. Nie, że, do, że kolejny, nie na drodze taki stojący, że powiedzmy przed każdym skrzyżowaniem będzie ten znak i będzie nas mhm. przerażał kolejny. Jezu. Jak to czytać wszystko te wszystkie znaki? Tylko to są strefy, więc jest będzie wjazd, wyjazd, taką strefę, to tak to nie widzę tego problemu. Troszkę szczegółów. Otóż yy, zgodnie z nową ustawą miasta będą mogły tworzyć strefy czystego transportu, do których wjazd będzie. Płatny. W godzinach od 9 do 17. Koszt jednej godziny nie będzie mógł być wyższy niż 2,5 zł. Bezpłatnie wjadą tylko samochody na prąd lub na gaz ziemny. Nowe przepisy no, budzą kontrowersje, ponieważ niektórzy uważają, że zgodnie z nimi, poza wyznaczonymi godzinami, do wyznaczonych stref nie będą mogły wjeżdżać żadne samochody poza elektrycznymi i na gaz. Czyli hmm. mamy tutaj pewną nieścisłość. Oj przerażenie w oczach Pana widzę. Ja może to przemyśleć to co Pani przeczytała przez chwilę. Dobrze, no to będzie teraz Proszę okazja. Chociaż nie, nie, teraz nie będzie Pan miał czasu, żeby przemyśleć te kwestie, Dobra, bo potem. będziemy z uważnie słuchać naszego słuchacza. Witamy, dzień dobry.